Cześć wszystkim. Przy okazji realizacji tego pięknego czerwonego samochodu, jakim jest Audi e-tron GT. Tutaj przy okazji w najmocniejszej, najszybszej wersji, jaką jest wersja RS. Może pokażę nieco z przodu i z tyłu ten samochód, bo wygląda świetnie. Jak mówiłem, jest to RS, czyli to jest tak naprawdę Porsche Taycan, tylko od Audi. Ponieważ płyta podłogowa i wiele części jest wspólnych. Zrobiliśmy tutaj wyciszenie wszystkich drzwi. Wszystkich tapicerek oraz całego bagażnika w najlepszej możliwej wersji, na najlepszych możliwych materiałach. I teraz chciałem dwa słowa o tych materiałach i o tym, jak zostało to wyciszone. Wszystko zostało wyciszone materiałem Dynamat. Użyliśmy do tego Dynamata Extreme, gąbek Dynaliner o różnej grubości i najnowszym materiale, którym jest Dynacore. O każdym za chwilę. Teraz pokażę, jak wygląda etap wyklejania wszystkich boczków, bo na każdych zrobiliśmy inny i pokażemy, jak to zrobiliśmy po kolei, zaczynając od gołych drzwi, później przechodząc do zrealizowanych. Tutaj mamy tylne lewe drzwi, znaczy tylne prawe, przepraszam. Są one obecnie w stanie fabrycznym, została tylko zdemontowana tapicerka. Jak widać, tutaj nie ma żadnego wyciszenia. Jedyny kawałek wyciszenia to jest ta mata, która znajduje się wewnątrz drzwi, jest i całkiem pokaźna ilość. Na kolejnych drzwiach przednich prawych wykleiliśmy już wnętrze. Tu w całości widać już wyklejone wnętrze Dynamatem Extreme. A kolejne drzwi będą już z pozamykanymi otworami technologicznymi. I tutaj mamy przednie lewe drzwi, gdzie mamy już pozamykane otwory technologiczne i wyklejoną również zewnętrzną warstwę, również Dynamatem Extreme. Tu taka ciekawostka, głośniki 20 systemu Burmester. I tylne lewe drzwi mamy już kompletnie wyciszone, czyli dwie warstwy Dynamata Extreme, a na to wszystko pianka z Dynamata, czyli Dynamat Dynaliner. A teraz pokażę, jak udało się to zrealizować, także widzicie wszystkie czworo drzwi, każde w innym etapie pracy. Finalnie wszystkie będą wyglądały tak jak te tylne lewe. Sami widzicie, jak wygląda jakość na najwyższym poziomie, czyli tak jak zawsze. I teraz przechodząc do samych tapicerek. Tu mamy zdemontowaną jedną tylną tapicerkę, tylną lewą, a tu mamy tylną prawą. Ta jest w stanie fabrycznym, czyli tak została zdjęta z samochodu. Jak widać, nie posiada ona żadnego wyciszenia. A tu po naszych poprawkach mamy już tutaj wklejony, dopasowany idealnie do powierzchni arkusz Dynacora, czyli najnowszy materiał. Taka forma włókniny z Dynamata, ona będzie jeszcze przyklejona. Na potrzeby filmu została jeszcze nie przyklejona, została tylko docięta idealnie na wzór boczka tapicerskiego, a żeby można było ją łatwo zdemontować i pokazać, że pod nią jeszcze jest kolejna warstwa, jaką jest Dynaliner, a pod tym Dynalinerem, tu będzie widać w paru miejscach, znajduje się Dynamat Extreme, żeby całą powierzchnię jeszcze dodatkowo usztywnić. Czyli wszędzie mamy cztery warstwy. Dynamat Extreme, Dynaliner i Dynacore. Tak wygląda profesjonalne wyciszenie drzwi. U nas na przykładzie tego auta, jakim jest Audi e-tron GT w wersji RS. Jeżeli chcecie wyciszyć profesjonalnie samochód, dajcie znać, na pewno coś fajnego doradzimy i wycenimy. Cześć!